Miasta, gwiazdy i ślady na terenie Polski te. Im więcej szukam informacji na temat twierdzy miast gwiazd, tym więcej ich znajduję. Już doszła mi lista kilku, o które muszę uzupełnić poprzednie wpisy. Jednak dokończę wpierw listę alfabetyczną, na koniec zrobię spis treści i na bieżąco będę wyrzucać nowe. Tu musi być porządek, bo sama się pogubię. W międzyczasie trochę dodałam i zrobiłam też mapę. Ale lista jest cały czas rozbudowywana przypadkowej kolejności. Zaczniemy od jednego z miast znalezionych przypadkiem dzięki rycinie podrzuconej jako podobne. Tczew. Zwyczajowo zmieniono mu nazwę, żeby było trudniej szukać. Nazywał się Marienburg, tak samo jak kiedyś Elbląg, albo był pisany jako Dirsa. Dużo jego map można znaleźć na tej stronie. Tutaj widać. Albo luzem w bibliotekach cyfrowych w lepszej rozdzielczości. Natomiast kolejna rzecz, jaka mi się rzuciła. Wszystkie, absolutnie wszystkie mapy różnych miast XVII wieku, czy też XVIII, wyglądają tak, jak gdyby rysowała jej jedna osoba. Ta sama kreska i te same wiatraczki, chatynki jako symbole. Bez względu na to, czy mapa przedstawia miasto na terenie Rzeczypospolitej, czy innego kraju graniczącego z nami. Interesujące, a może narysowała je ta sama osoba. A wcale nie żyła w XVII wieku, tylko w XIX. Bo w sumie kto to badał? Może to były tylko mapy do podręczników. Tutaj. Przykład jakiejś zniszczonej twierdzy. Tutaj ją lepiej widać. Tu znowu jakieś, o. Coś. Znowu jakieś coś. Tu znowu jakieś ruiny. Nad Wisłą. Z dawnych bastionów sporo się zachowało, choć trzeba się dobrze przyjrzeć. Na lidarze średnio widać, to nie wrzucam. Ktoś uprzejmy naniósł schemat na zdjęcie lotnicze. Lidar jest o tyle ciekawy, że miasto jest na brzegu zalanych żółab wiślanych. Zaraz za miastem zaczynało się morze, czyli ten taki ogromny teren zalewowy. Architektura, a raczej resztki świetności miasta, bardzo ciekawe. Oczywiście kolejny wspólny element, czyli okna w połowie posadzki. Zarówno w budynku starej poczty, jak i innych podobnych wiekiem. Tutaj może za dobrze nie widać, ale tu jest zbliżenie z Google Street'a. I tutaj znowu zakopane okna. Czy są tajemnicze podziemia pod miastem Tczew? Oczywiście, że są. Dziwi kogoś, bo mnie w ogóle. Korytarze podziemne, Tczew, tutaj jakieś zdjęcia z tych, oto znowu jakieś okno pod ziemią. Tenczyn, Wrudnie koło Tenczynka. Znowu jakaś znajoma mapa. Identyczny rzucik dookoła, ta sama kreska. Jak tu nie mieć paranoi? Biedni ci łacinnicy. Name Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Wi? Brzęczyszczykiewicz. Tęczyn. Tynczyn. Ciekawe, że zrobili cztery wieże, a piątą zmyło im wraz ze skarbą. Ewidentnie tu gwiazda miała pecha. Woda zalała ją całą. Na jej zachowanej resztce powstały nowe zabudowania. Tutaj cytat będzie z czyichś wspomnień. W dzieciństwie zaglądaliśmy do każdej dziury w tym zamku. Penetrowaliśmy wszystkie pomieszczenia, piwnice, właziliśmy do lochów, które się zawalały z roku na rok, wspomina pan Łukasz. Nawet nie pytajcie. Już go odremontowano, więc ewentualne piwnice i tunele dokładnie chronione są przed ludzkim okiem. Myślę, że w okolicznym Tenczynku też niejedna tajemnicza piwnica się znajdzie, na przykład wykuta w skale. Piwnica znajduje się po północnej stronie wzgórza Buczyna w miejscowości Tenczynek. Do środka prowadzi otwór między murem a skałą, powstały w wyniku zawalenia ściany wejściowej. Murek łatwo pokonać. W murze jest widoczny ceglany portal wejściowy. Całość podziemi w Tenczynku to dwa poziome obszerne tunele wykute w skale wapiennej o wysokości 5-6 metrów, połączone ze sobą w połowie głównego korytarza i na jego końcu. Długość całości wynosi około 100 metrów. Znowu nie wiadomo, kto zbudował. Na ścianach widać ślady po wierceniu, zawieszone stalowe wieszaki na instalację pod stropem. W jednym miejscu na spągu widać prawdopodobnie ceglaną posadzkę. Na końcu głównego korytarza znajduje się szyb. Znowu te studnie w dół. Są jeszcze piwnice pod browarem, które wyglądają identycznie jak filtry w Warszawie. Takie charakterystyczne sklepienia i ładne kolumny tam są inaczej rzeźbione, ale też to tak wygląda właśnie. Toruń.
O tym mieście można by napisać całą książkę. Musiał się tu przewalić. Onegdaj jest straszliwy kataklizm, bo kondygnacje przyziemne starówki są zasypane na przynajmniej jedną kondygnację, a może i więcej. Jeśli ktoś nie wierzy, niech przejdzie się po ulicach schodzących do bram. Wszystkie okna w połowie posadzki schodzą o wiele niżej. Praktycznie każdy budynek ma osobne zejście do piwnic, w których ktoś zamurował otwory okienne. Po prostu trzeba zejść. Są tam często knajpy z latarką. Przypadkiem ściana z zamurowanymi oknami jest najczęściej w najciemniejszym kącie. Okolic podziemi pilnują pyskate menele. Radzę mieć na nich baczenie. Tutaj mamy piękne bastiony. Wiedzieliście, że tutaj były bastiony wokół Torunia? Tak, nie za często nam mówią o tym przewodnicy. Zachowało się sporo map z czasów napoleońskich, ale są i wcześniejsze, z początku XVII wieku. Tutaj dosyć dobrze widać, że o, tutaj była jakaś gwiazdka. Tu, tutaj. Więc prawdopodobnie miasto mogło być nawet takie. Tutaj jest jeszcze inny rysunek, taki kiepska jakość. Gdzieś jest lepsza. Tutaj jest ciekawa mapa, gdzie widać, że bastiony były też tutaj, ale być może te konkretne były później zbudowane, a oryginalne były tylko te. No i tutaj taki bastion. A na tym schemacie widać, ile zmyła rzeka. No tutaj o, widać jeszcze było tutaj. To są mury, które się wybudowały później. Prawdopodobnie. Tu też znowu. Tu jest bastion, a tutaj już urwało. Trębowla, Białoruś. Imponująca niegdyś twierdza ruiną stoi. Ale za to mamy do czynienia z dość oryginalnym wyglądem, co bywa zaletą. Liczne przebudowy wielu twierdz zatarły ich wygląd. Tutaj nigdzie nie widać gwiazdy. Dlaczego poświęcam jej swój czas? Z powodu pewnej starej mapy. Na mapie widać o wiele więcej niż dziś w terenie. O wiele więcej tajemniczych ruin, wejścia do podziemnych, zasypanych grot. Wszystko to wygląda na bardzo zniszczoną twierdzę, na której gruzach postawiono zamek. Resztą przykryły naniesione gliny i piachy przez liczne powodzie z przeszłości. Jakie powodzie? Tutaj mamy resztki twierdzy. Tutaj mamy tak jakby powódź. Tu jakaś wielka wojna, tu ruinki, tam ruinki, tu jakieś wejścia. Teraz zobaczymy zbliżenie. O, tu jest wejście. Tu jest jakaś przewrócona wieża, ale tu też jakby do niej wejście wykute. Tutaj jest znowu jakieś dziwne wejście. Ciekawe to jest. To oczywiście tylko rysunek. Tu mamy zbliżenie fragmentu z tej samej mapy. Tutaj taka dziwna kopułka z krzyżem. Tu też znowu coś. No i tutaj zbliżenie na kolejne ruiny. Tu jakby kolejna kopułka, tylko się nie zachowała. I tu znowu ruiny. I tu jakieś wejście. Pamiętajcie, że kiedyś rzeki nie miały wałów. I jak szła fala powodziowa, to zalewała wszystko. Kiedy oglądałam zdjęcia sprzed lat, uderzyło mnie błoto. Wszędzie błoto. W początek XX wieku. I żadnych drzew. Gdzie są drzewa? Na chałupach widać, jak wysoko sięgała woda. No tutaj. Jest wszędzie błoto. Tu znowu widać. Tu. Wszędzie. Ani jednego drzewka. Ani krzaczka. W istniejącym zamku wykorzystano kamienne elementy misternej obróbki. I tutaj też takie. Jest i łuk triumfalny, do którego z czasem dobudowano coś obok. To gdzie jest gwiazda? Spłynęła. Moje wrażliwe oczy jednak widzą jej nędzne resztki. Zamek na skarpie to po lewej w lesie. Ciekawe, czy są tam jakieś podziemia do eksploracji. No ale to jest poza naszym zasięgiem. Tykocin. Słyszeliście o odbudowanym zamku w Tykocinie? A słyszeliście, że stoi na środku twierdzy gwiazdy istniejącej tu przynajmniej od XVII wieku, a tak naprawdę nie wiadomo ile. No bo ma zakazał niby zbudować bastiony, ale czy na pewno? Właściwie czy zachował się dokument tego rozkazu, czy uwierzycie historykom na słowo? Na satelicie za bardzo się nie rzuca, ale lidar już nam ładnie pokazuje zarys. W ogóle mało o twierdzy piszą, ale Wikipedia wspomina cudem. Ładnie zachowane są te bastiony od zachodu. Tu niestety droga poszła, a tu jest całkowicie zmyte. Ciekawe, czy są podziemia. Widać, że na początku w obrębie twierdzy był tylko malutki zameczek. Ale czy na pewno był?
bo zachował się w postaci ruin. To, co widać dzisiaj, to twórczość własna historyków. Zresztą zwróćcie uwagę, że rzeka miała inny przebieg niż obecnie i była o wiele szersza. Tradycyjne pytanie, czy są tunele pod Tykocinem? Nie ma i nie było. Ajdź, znowu się coś odkryło. No to teraz się nazywa kanał burzowy. Interesująca dyskusja o tunelu, którego nie było, ale się znalazł, więc trzeba było na gwałt wymyślić jakieś wytłumaczenie na forum lokalców. Tu cytaty z niego. Wczoraj zapytany przeze mnie ksiądz Nagórski o odsłonięte sklepienie w czasie wykopów na ulicy Poświętnej odpowiedział, że ta budowla ma wysokość około 2 metrów. Została przebita w celu położenia rur wodociągowych czy kanalizacyjnych, a pod budowlą jakby nie można było położyć tych rur. Wewnątrz to, co zobaczono, odpowiadało budowie kanału burzowego, ściekowego z kładkami po bokach i rowem po środku. Cały ten kanał wiódł w stronę rzeki. Tam się też kończył czas, co stwierdzono po wykopach nad Narwią. Na innej stronie jest też ciekawostka, że zamek prawie uległ zapomnieniu, ale nie wyszło. Mało kto wierzył, że zamek w Tykocinie kiedykolwiek zostanie odbudowany. Wydawało się, że same zarysy fundamentów wystające z ziemi to za mało, aby pokusić się o takie przedsięwzięcie. Nie było rysunków, planów, opisów na tyle dokładnych, żeby na ich podstawie spróbować w miarę wiernie zrekonstruować tę budowę. A zaraz potem, że w archiwum w Petersburgu odnalazły się rysunki i plany przedstawiające tykociński zamek. Dlatego niesprawiedliwe są zarzuty niektórych historyków, że wzniesiona przez Jacka Nazarkę budowla niewiele ma wspólnego z autentycznym obiektem. A tak, bo to jest taka historia, że w zasadzie zamek został odbudowany dzięki prywatnej inicjatywie, jakoś tam w porozumieniu z historykami, ale właściwie wyszedł taki miszmasz i właściwie nie wiadomo, jak on tak naprawdę wyglądał. To jest historia wielu zamków w Polsce, również tych pseudokrzyżackich. Ale oczywiście ani jednego skanu tych planów. No właśnie, szukałam tych planów i nie znalazłam. No i co robiły plany Tykocina w Petersburgu? Być może lista twierdz na literę T się wydłuży.